Bardzo proszę. Dobry, super, bardzo dziękuję. Po tę sadzonkę modrzewia pani Monika jechała dziś na rowerze z drugiego końca Poznania. Popólna korzyść, bo wiadomo, pracuję nad kondycją, także była to tutaj wyprawa na drugą stronę Warty. Sadzonka modrzewia jednak nie znajdzie się w ogródku pani Moniki. Chcę społecznie po prostu posadzić te drzewka, także... Gdzie będziemy mogli je zobaczyć? No, na terenach miejskich. A to drzewko pani Monika dostała w zamian za to, że dała nowe życie starym odpadom, oddając je na gratowisko. To w ramach akcji Zielony Gest. Akcja ma na celu coś za coś. To znaczy chcemy wyjść z inicjatywą dla mieszkańców, którzy mogą oddać u nas niepotrzebne rzeczy, które są dość często problemowe i niebezpieczne, a w zamian za to dostaną od nas sadzonki drzewek. Chętnych do odebrania drzewek było dzisiaj wielu. Niektórzy z nich sadzonki brali jako prezent dla bliskich. Wybrałem buka dla córki, bo taki sobie życzyła. Akcja odbyła się dziś na gratowiskach w Poznaniu na Dębcu, Morasku i przy ulicy Wrzesińskiej. To jednak nie jedyna akcja, którą prowadzi Zakład Zagospodarowania Odpadów. Od początku tygodnia działa ogrodowy podzielnik. Są takie miejsca na dwóch gratowiskach. Tutaj właśnie na gratowisku przy Wrzesińskiej 12 i na Dębcu przy 28 czerwca numer 284, gdzie można zostawić niepotrzebny sprzęt ogrodowy, na przykład doniczki, konewki czy jakieś sekatory, ale też rośliny, które są nam już niepotrzebne i inni mieszkańcy Poznania mogą bezpłatnie sobie te rzeczy zabrać. Ogrodowy podzielnik będzie działał do 22 maja. Klaudia Stephens, Puls Dnia.